Przemek, jesteśmy po debacie, dziennikarze, blogerzy, nowe media, ale zaczęła się debata od elektryzującej wiadomości sprzedania AntyWeb, a właśnie AntyWeb pozyskał inwestora. Podałeś tę wiadomość jako pierwszy i zacząłeś od serwis AntyWeb pozyskał inwestora. Dlaczego nie blog pozyskał inwestora? To się zatarła gdzieś ta granica? Jest to, myślę, że tak. No, trudno traktować AntyWeb jako blog. No, dla mnie blog to jest na przykład blog Makozera, prawda? To jest jeden autor, no, mówiąc tak ogólnie, jedna linia redakcyjna, jeden temat i bardzo ściśle ukierunkowane pisanie. Natomiast myślę, że AntyWeb już z kilkoma autorami już od dłuższego czasu to już nie jest tylko blog, to właśnie jest serwis. Zresztą tak samo mój serwis PiceWeb tak samo ma kilka... Pod tytułem ma dalej chyba blog, tak? Sieć blogów technologicznych. Nie ma. PiceWeb zawsze są opinie i analizy na temat technologii. Natomiast ja uważam siebie za serwis blogowy, tak bym mówił. To jest na wzór, no nie wiem, tych największych graczy światowych. No, TechCruncha, Mashable, GigaOm, prawda? Myślę, że to są taki... AntyWeb to taki polski TechCrunch, nie? Pierwszy się skomercjalizował, także... Strasznie boję się o dyskusji, czy blog jest blogiem, czy już nie będzie blogiem, ale rzeczywiście one się będą cały czas pojawiały. Czy w takim razie rozwój blogów, blogi się rozwija, autor zdobywa popularność, coraz większe zainteresowanie mediów, reklamodawców i tak dalej, czytelników, czy to jest nieuchronna granica, że bloger dochodzi do pewnego momentu, kiedy zaczyna już być serwisem? Bo to rozumiem, twój blog, czy właściwie serwis spotkał podobny los, już sam nazywasz to serwisem, podobne rozwijające się blogi również będą się przekształcały w serwisy? Jest to, myślę, że w ogóle blogging trzeba traktować jako medium. Medium, czyli to niekoniecznie jednostkowo małą sprawę, prawda? Dla mnie blog, czy serwis blogowy, to jest troszkę więcej niż po prostu pamiętnik dziennikarski, pamiętnik pisany przez jedną osobę, fascynata, który sobie tam opisuje, co się u niego w domu zdarzyło, choć są takie fajne blogi. Zapraszam do takiego bloga Papy Kosty. Świetny blog, pisany w zasadzie o rodzinie, ale kapitalnie się doczyta. Natomiast rzeczy... Takie jak AntyWeb czy SpidersWeb. Mocno branżowe. Branżowe, które komentują nie jednostkową sprawę, czy tylko taki szeroki dość zakres zagadnień, tak jak my, głównie technologie mobilne, czy to, co się dzieje w internecie, nie wiem, Grzesiek bardzo szeroko o startupach. To nie jest blog w sensie jednej tematyki pisanej bardzo wnikliwie, czy też tak dosadnie. To jest dość mocna część opiniowa, niekoniecznie związana czasami z czystą opinią autora, natomiast z przedstawieniem pewnych faktów, pewnej analizy. Dla mnie to jest serwis. No. To nie jest to samo, co mały blog, nawet jakiegoś fascynata. Prawda? To jest serwis, który opisuje daną tematykę. Niekoniecznie jeden temat, natomiast daną tematykę. Zwłaszcza, że blogi, szczególnie właśnie te technologiczne, niszowe, coraz bardziej i coraz mocniej konkurują z mediami branżowymi, a czasem wręcz je przewyższają. Ja przyznam szczerze, że lekturę prasy branżowej zaczynam od blogów. Newslettery branżowe, ja wiem, co w nich będzie bez zaglądania. Natomiast blogi branżowe, twój, AntyWeba, jeżeli dotyczą technologii, rzeczywiście są dla mnie źródłem informacji. Tylko w takim razie, jak tutaj mają się odnaleźć autorzy takich blogów? Bo tu rzeczywiście też w tej debacie była dyskusja, czy blogerzy to tacy aspirujący dziennikarze, czy blogerzy to jestem blogerem, bo chcę się nauczyć dziennikarzy i to taka moja leśna szkółka, czy szkółka niedzielna. Wiesz, tutaj zaczynamy krążyć wokół jakichś takich definicji takich przemian, których mam wrażenie chyba sami trochę nie ogarniamy. Wiesz co, to się rzeczywiście bardzo zmienia. No. W ogóle blog, a serwis blogowy, na przykład, nie wiem, na pewno kojarzysz też serwisy blogowe, no, czy blogi, nie wiem, komórkomanie, gadżetomanie, sieci blogów. Właśnie ja bym nie nazywał tego blogami. To są dla mnie serwisy informacyjne. Blogoidy. Ona nie, strasznie nie lubią, jak ich tak nazywam, ale dla mnie nie ma negatywnego połączenia. No wiem, znaczy dla mnie też nie. Natomiast rzeczywiście, ja bym nie nazywał tego blogami, prawda? Bo tam brakuje mi jakby pierwiastka opiniowego, prawda? Co z tego, że ktoś mi przepisuje trylion newsów z zachodu, czy coś nie informuje? Ja to nawet wolę znaleźć na gazeta.pl, prawda? Bo tam rzeczywiście, wiesz, właśnie o to chodzi, to też powiedzieli dzisiaj, że tam mam pewną obietnicę tego, że to jest przetrawione przez jakieś ciało redakcyjne, prawda? Tutaj nie mam, bo przecież wiadomo, kogo zatrudniają tego typu blogoidy.
to są dla mnie takie serwisy newsowe, prawda? Dla odpowiedniego czytelnika, szczególnie młodego. Natomiast serwis blogowy, taki jak, nie wiem, Antyweb, mój, Makozera blog, ale jest kawaler też raczej opiniowy, prawda? Przedstawiający pewien zarys tej sytuacji, niekoniecznie tylko suchego newsa. To dla mnie jest wartością blogingu i to jest tak, że dzisiaj też powiedziałem, nawet jestem zadowolony z tego zdania, że ja blogerem jestem stale, wiesz co chodzi. Natomiast dziennikarzem jestem od czasu do czasu, kiedy gdzieś tam sobie pisuję do Newsweeka, nie? I to jest, myślę, nawet trudniejsze być blogerem, którym jestem codziennie, przecodziennie, prawda? Wieczorami, w nocy, rano, że normalnie pracuję. Tutaj tweetnąłeś albo puściłeś jakieś zdjęcie? No, tam jakieś... Ja zrobiłem. Wiem, ale byłeś... Była dyskusja w komentarzu, już czytałem, natomiast pada mi bateria w moim rewelacyjnym Samsungu Galaxy S2, także starał się ograniczać. No. Natomiast jeszcze raz powtórzę, bo to jest, myślę, że fajne, że blogerem się jest codziennie, a takim dziennikarzem, nawet takim dziennikarzem na etacie, wcale nie musisz być codziennie. I to też jest pewien wyznacznik tego, jak inne jest to medium, prawda? I to jest tak trochę, że no tak samo Antyweb, tak samo my, na przykład zobaczcie, mnie teraz nie ma, nie jestem teraz online w sensie takim, że nie przygotowuję teraz tekstu i już się boję, co będzie u mnie, wiesz, z ruchem, z czytelnikami, bla, 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 zaraz odejdą mi, kurczę, flaki, bo się wymądrzam na debatach, no. I trochę to jest też inne myślenie właśnie, że jakby bloger to nie tylko to, co pisze, ale także jego medium, wiesz, i jakby dbanie o to medium każdego dnia, bo ja też o blogu myślę teraz praktycznie bardzo często, no, to jest tak, że mam to się staram, prawda? No właśnie o to chodzi, więc to jest też ten wyznacznik, wiesz, że ja nie przychodzę, ja nie prowadzę Spider-Web razem z innymi osobami, nie traktuję jako pracę, natomiast traktuję to bardzo poważnie, jako swoją pasję i pewien styl bycia, nie? Na tym to się polega. I właśnie tego typu zaangażowanie prowadzi do zjawiska, które zaczyna być w Polsce od niedawna widoczne, ale obserwuję i sam wyłapuję. Coś takiego jak marki blogów zaczynają się pojawiać, czyli właśnie Antyweb, Spidersweb, Kominek, Hatalska, Kataryna. Trudno jest blogerzy czy blogerki, nie wiem, polityczny, marketingowy, ekonomiczny, jak najbardziej, tylko wyrobiły sobie markę. Czyli jak myślisz Kominek, to od razu masz jakieś skojarzenia, tak? Pozytywne, negatywne, ale jest to marka. Tak. Więc zastanawiam się, czy tego typu, wiesz, to zaczyna być trochę właśnie jak myślisz Gazeta Wyborcza, myślisz Dziennik, myślisz Newsweek, myślisz Wprost, to bo dokładnie jakby blogerzy wyrobili sobie tego typu marki. Więc tutaj ruch w stronę komercji, czy tego typu utrzyma, jakby romansu z reklamodawcami, czy z pieniędzmi jest nieunikniony. Jest to bardzo fajne właśnie i bardzo fajnie to powiedziałeś. I ja bym jeszcze coś innego powiedział, że za tymi markami, które rzeczywiście się budują, idą pewne wartości emocjonalne. I to jest najważniejsze, bo ty możesz nie czytać na co dzień mojego serwisu Spider-Web, natomiast jeśli obędziesz się z tą marką, jeśli zajrzysz tu raz, drugi, wyrobisz sobie na jej temat opinię, to potem z tyłu głowy masz całe myślenie związane właśnie z pewnymi wartościami emocjonalnymi. Ty wiesz, co u mnie znajdziesz, a czego u mnie nie znajdziesz, prawda? W jaki sposób my to podajemy, a w jaki sposób nie podajemy. I to budzi pewną wartość dodaną, na podstawie której można budować... Właśnie nie chcę mówić co o komercji, bo to po to nie o to chodzi, bo tak samo jak pewnie... No, rynkowy produkt jakiś. Ale tak to jest, bo ja uważam, że wszystko w ogóle, z czym się spotykamy, to jest jakąś marką, którą się buduje, którą się obudowywuje w wartości emocjonalne. I teraz tak samo moja marka, nie, nazwisko twoje, moje, jest to pewnie jakaś część marki. No oczywiście można się wzdrygać, ojeju, skomercjalizowany świat, ale na tym to polega, no, na tym to polega. I jak ktoś jest w stanie znaleźć jakiś model współpracy komercyjnej, reklamowej, to ja nie widzę tu nic strasznego. To jest normalna rzecz, bo tak funkcjonuje cały świat i zaklinanie rzeczywistości, że tak nie jest, że nie wiem, blog ma być idealistyczny, strasznie pozbawiony wszelkich aspektów komercyjnych, jest, myślę, że nawet gorsze niż przesadzenie w drugą stronę, żeby same reklamy i wpisy sponsorowane gdzieś tam puszczać. Mi się to też podobało. Rozmawiałem niedawno z Makozerem i z reguły ze wszystkimi blogerami, z którymi rozmawiałem, którzy w jakiś sposób współpracowali z firmami. Generalnie opinie o ich współpracy na ich blogach wśród ich czytelników są pozytywne. Tam zazwyczaj negatywne opinie pojawiają się u znawców tematu, którzy blogów nie czytają albo gdzieś tam daleko są od social mediów. Ale to, co mówiliśmy o markach, chyba właśnie takim najlepszym przykładem marki jest Kominek, ponieważ jest mnóstwo ludzi,
kominka słyszę, znaczy opinię o kominku słyszę na wielu konferencjach, w wielu przykładach, tutaj też był, a jestem pewien, że wielu ludzi nigdy nie było na jego blogu, nie czytało, nie wie co się dzieje, tak? To jest najlepszy przykład, że jest jakaś marka kultowa, ten słynny kominek, który sobie na to jakby zapracował, więc tutaj... Ale paradoksalnie jeszcze, i to jest niesamowita sprawa właśnie z kominkiem, że jego wypromowały media tradycyjne, bo to są te artykuły w Polityce, to są te wzmianki gdzieś tam... To jest ten paradoks blogerów. Właśnie, to chodzi, więc wiesz, i tu masz rację, jestem przekonany, że bardzo dużo osób, która się wypowiada na temat kominka, nigdy w życiu go nawet często nie czytała, ale to jest właśnie dobry przykład na to, jak funkcjonuje marka, bo ona potem żyje własnym życiem, prawda? Jest asocjowana z pewnymi wartościami emocjonalnymi, no w przypadku kominka to są wartości bardzo charakterystyczne i ty wiesz, czego tam się spodziewać. Niekoniecznie musisz go czytać, każdego jego wpisu o tym, jak ktoś tam zdejmuje majtki albo coś tam, nie wiesz, co robi. Zwłaszcza, że kominek o zdejmowaniu majtek już dawno nie pisze. Okej, okay, dobra. Myślałem, że się coś pokłócimy albo coś jakby na debacie, ale jesteśmy zgodni, więc chyba kończymy tą rozmowę. Wiesz, pokłóciliśmy się na debacie z ekspertami, panami. Odległość była daleka, tak mi się wydaje. Tak. Jest to jednak przepaść. No. Wiesz, ale nie, ale tak jeszcze konkludując, to trochę to jest przerażające, wiesz, że autorytety naukowe, często naprawdę, ja z tymi nazwiskami się spotykam dość często, to są mocne nazwiska o ugruntowanej pozycji, prawda, także w tym świecie medialnym funkcjonują. No, trudno tak powiedzieć, ale czasami ich pojęcie o... Nie łapią, nie zdążają. A właśnie nie to chodzi, że nie wiem, oni tego nawet nie rozumieją, a to wcale nie trzeba się super znać na tym, żeby ten, jak jesteś specjalistą, to ja, wiesz, no, tak samo jak ty, zobacz, się specjalizujesz w tym, to drążysz cały czas jest przychodzi coś nowego. Nieważne, czy masz 20 lat, czy 60 lat. Po prostu to jest twój zawód, to jest twoja pasja, i to jest to, co robisz. Ja sobie wyobrażam, żebym ja nie wiedział wszystkiego na jakiś tam temat, prawda? Nasze teksty są wypadkową zyliona rzeczy, które czytamy, poznajemy, a czasem 90% tych rzeczy nigdy nie trafia na blog. Ale o tym wiemy, prawda? Bo funkcjonujemy w tym świecie, budujemy to swoje kompetencje. A jak ktoś przychodzi mi, znany autorytet, piszący naprawdę czasami mocne książki, to są dyskutowane, często omawiane w mediach, oni się wypowiadają jako autoryteci i tu brakuje, wiesz... Wydaje mi się, że to jest problem przykładania miar, starych miar do dzisiejszych funkcjonujących mediów. No właśnie to wydaje mi się, że mieliśmy kilka przykładów właśnie w tej dyskusji i to się niestety nie sprawdza, ale mam nadzieję, że tę dyskusję będziemy mogli obejrzeć w sieci i ją sobie ocenić, jak ktoś wytrzyma. Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia w sieci. Tak jest. Dzięki serdeczne. Cześć. Hej.